tak codziennie tą kramę. Ja i mój klub zaufanych nie daje mi się pogubić. Zabawa! Zapamiętaj jak robisz, masz poważnie podchodzić. Możesz chcieć i powoli jak już uczysz się chodzić, patrz uważnie pod nogi, by mógł biec. Koncert Genkę odbył się w ubiegły piątek w klubie Kwadrat i nie mogło zabraknąć tam najnowszej płyty Trzecie Rzeczy, ponieważ był to pierwszy koncert promujący najnowsze wydawnictwo tego radomskiego rapera. Ja gram to dla tych, co muszą, dla tych, co lubią, co zmienić, dla tych, co chcą sobie pomóc. Dla tych, co w końcu poczują, do którejś nocy wkurwieni, że pora grać, to dla tych gra. Przy okazji tego koncertu sprawdziłem, co myślą o tej płycie uczestnicy oraz jak podobał im się koncert. Znalazło się również kilku raperów, którzy odpowiedzieli na moje pytania. Jak podobał się dzisiejszy koncert? Bardzo mi się podobał, bardzo. Świetnie. A jak ocenia pani najnowszą płytę Kękę? Jak na razie bardzo mi się podoba i nie wiem, czy nie najlepsza, no ale to się tak zazwyczaj mówi o najnowszej płycie, że jest najlepsza. Powiem krótko, Kękę, tak jak zapowiadał, że rozjebie, tak było właśnie... Było zajebiście! Dokładnie, tak właśnie rozjebał, także koncert był naprawdę przedni. A jak oceniasz jego płytę najnowszą? Czy jest coś szczególnego w niej, co zapamiętałeś? Najnowsza płyta jest trochę lepsza niż poprzednia, ze względu na jej tekst. Poprzednia płyta była bangerami, tam były dużo chuj bangerów, nie? Takich, które rozpierdalają, ale nowa płyta ma trochę więcej takich kumatych tekstów, moim zdaniem. Trochę bardziej rozkminia te nowe kawałki. Kękę, no po chuj pytasz, no zawsze dobrze, nie? No, Kękę nie, zawsze... nie dla każdego. Który tutaj? Który? Dawaj go tutaj. Kękę na pierwszym koncercie nowej trasy powinien zaśpiewać kawałek Trasa. To jest naprawdę dobry kawałek i myślę, że mi go zabrakło dzisiaj na maksa, strasznie na maksa. Bardzo fajny, bardzo pozytywny. Uważam, że trzecia trylogia była najfajniejsza. W końcu się ogarnął koleżka i uważam, że jest mocny plus. Ja pierwszy raz dzisiaj właściwie przesłuchałem obecną płytę i poprzednią. Szczerze mówiąc, płyta poprzednia, aktualna jest super, a dzisiaj koncert po prostu zniszczył. Mógłbym to porównać, nie wiem, do Energii Grubsona, naprawdę jest zajebiście. Z mojej perspektywy jest taka bardziej rytmiczna kobieca, taka bardziej do pobujania niż te rytmiczne wcześniejsze takie. Myślę, że każda płyta jest spoko. Nie ma co wybierać, nie? Wiadomo, każdemu znajdzie się jakiś numer, ten mi siada, nie? Ogólnie składając wszystko do kupy, myślę, że gra wszystko i orkiestra buczy. Dzisiejszy koncert Kękę był taki, jak powinien być koncert Kękę po płycie, która w tydzień zrobiła platynę. Niesamowite show, świetna energia, rozjebał, co się tutaj będę na elokwencję, że nie się, chłopaki z Krakowa. A co sądzicie o jego płycie, Okson? Co sądzisz, bo kolega już pytałem. Nie zdążyłem jeszcze przesłuchać najnowszej. Słyszałem single są bardzo na plus, tak. Muszę jej dać chwilę, żeby się wypowiedzieć szerzej. Koncert był zajebisty, śledzimy Kękiego wszędzie, byliśmy w Radomiu, byliśmy we Wrocławiu, jesteśmy teraz w Krakowie. Kościół jest prawdziwy po prostu, tyle w tym temacie. Moim zdaniem był naprawdę jeden z lepszych moich koncertów w życiu. Porównywałbym go do koncertu Ryśka Tej. Ale tylko hip-hopowy, mówisz, pod względem hip-hopowego koncertu, czy wszystkich koncertów, jak w życiu widziałeś? Nie, byłem w większości moich koncertów, które byłem w życiu, byłem na koncertach hip-hopowych i w tym spektrum rozpatruję to. Byłem na paru innych, ale tego w ogóle nie biorę pod uwagę. Jest fajnie, nie jestem fanem hip-hopu, ale wybiliśmy tutaj dla moich znajomych. O dzisiejszym koncercie mogę powiedzieć jedno, że w tym wszystkim, co było strasznie zajebiste, zabrakło mi dwóch kawałków. Tylko i wyłącznie dwóch kawałków z całej, kurwa, kawałkoteki? Kękiego, no nie? Kawałkoteka, ciekawe słowo. Tak. A co sądzicie o nowej płycie? Moim zdaniem naprawdę bomba. To jest jedna z lepszych jego płyt, moim zdaniem. Stopniowo podnosi level, moim zdaniem, Kękę. I to było jedno z lepszych, naprawdę, lepszych płyt i lepszych koncertów, które widziałem w życiu. Tak jak mówię, hip-hopowych. A byłem na paru i porównuję to, tak jak powiedziałem wcześniej, do Ryśka. No, Ryśka, który plusem jest to. Tak. Bej, stary? Tak. Ja uważam, że... On to... ma w sobie dużą moc. Kękę na pewno. Tak, Rysiek też. Też, ale ja tu byłem na koncertach i Ryśka, i Kękę, i różnych innych wykonawców. I moim zdaniem to był jeden z porównywalnych koncertów. Plusem jest jednak to, że występuje bez hypemana. Rzadko spotykamy. To się zgadza. No, w przypadku Ryśka to jeszcze tam z Gandhi i tak dalej. No i tam pomagałem Ryśkowi. No a tutaj był on rzeczywiście dał radę sam. To jest wielki szacun, co mi się bardzo podobało. Okay. A tobie coś utkwiło w pamięci szczególnie na temat płyty najnowszej? Tak.
tak, ten kawałek, który był na samym początku nowej płyty. Kurczę, blady, zapomniałem. Nie. Troski. O Jezus Maria, kawałek Troski jest tak strasznie fajny. Boże, to jest tak życiowe. Masakra po prostu. Ale w tym całym koncercie zabrakło mi dwóch kawałków. Pierwszy to był Desant. Bartek chciał strasznie posłuchać tego Desantu, no nie? Ten kawałek, kurwa, no w całej publice, która tego słucha, powoduje te tak zwane, kolokwialnie mówiąc, ciary, prawda? I brakowało mi też drugiego kawałka. Trasa. Tu nie ma drogi na skróty do hotelu, wewnętrznie dzieciaku, choć na początku do woli. Jeżeli dotąd wytrwałeś, nie wyłączymy się, to znaczy, że jesteś gotowy, prawda, prawda.